Parę tysięcy lat temu zapisano w księdze psalmów ciekawe słowa. Czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z połem. Przeciw panu i pomazańcowi jego. Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Świat w tamtym czasie. Był podzielony, mało zaludniony, skłócony, walczący ze sobą. A tutaj mamy w Psalmie, to jest Psalm drugi, wizję zjednoczonego świata. Świata, w którym ci wszyscy książęta, królowie, władcy, ale też i te ludy, czyli całe narody, dochodzą do jakiegoś, jakiegoś wspólnego. Celu. Tym celem jest Bóg, a dokładnie zrzucenie Jego pęt, Jego więzów, Jego ograniczeń. Można powiedzieć, że pewnym, pewną zapowiedzią czy obrazem tego była ta pierwsza ludzkość, która mówiła jeszcze jednym językiem, która zebrała się. Na terenie dzisiejszego Iraku z takim celem, by dorównać Bogu, by zbudować sobie tą wieżę Babel, by przeciwstawić się nakazie Boga o rozprzestrzenienia się na całą Ziemię i uczynienia jej sobie poddaną. Wtedy Bóg, jak wiemy, zaingerował pomieszaniem języków, skłóceniem tych ludzi, jak gdyby ze sobą, co spowodowało, że. Naturalnie musieli się rozejść i w ten sposób zaludnili całą ziemię. Co ciekawe, jeśli spojrzymy na budynek Parlamentu Europejskiego, jest on wzorowany właśnie na wieży Babel. Jest okrągły i tak właśnie łudząco ścięty, jak to, co mamy na rysunkach przedstawiających tę starożytną budowlę. Widać więc, że świat współczesny w jakiś sposób odnosi się czy próbuje budować na tamtej wizji. Co prawda, dzisiaj ten bunt już nie dotyczy tego, by się nie rozprzestrzenić na całą ziemię, bo ona już jest zaludniona ten cel Boży został zrealizowany ale pozostało jeszcze kilka innych celów, które Bóg ma dla tego świata na przykład żeby zwyciężało dobro po to właśnie miała być władza państwowa w przy różnych państwach królestwach czy narodach żeby Ścigać nawet mieczem, czyli karą śmierci, ścigać złoczyńców, a nagradzać czy, czy pilnować ludzi, którzy czynią dobrze. Jak wiemy, w Unii Europejskiej, we współczesnej cywilizacji, karę śmierci już zastąpiono. Dla przestępców mamy luksusowe cele z kortami tenisowymi, siłowniami, niekiedy nawet basenami itd., tak a dla ludzi uczciwych jest ciężka praca. Za kwotę dużo niższą niż wynosi stawka dziennego utrzymania tego więźnia, który kogoś zamordował, kogoś zgwałcił, kogoś okradł, kogoś pozbawił zdrowia itd. Tak tak Także już ten element antycywilizacji mamy oczywiście zrealizowany, ale jeszcze nie mamy tego elementu wspólnego świata. Tu w tym opisie z Psalmu mamy. Powstają królowie ziemscy i książęta, zmawiają się z połem przeciw panu i pomazańcowi jego. Zerwijmy ich z więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Zmawiają się z połem, czyli musi być jakaś wszechświatowa konspiracja, jakiś spisek, jakiś układ między wszystkimi władcami ziemi. Dzisiaj rozgrywają się na naszych oczach dziwne wydarzenia i Coraz więcej ludzi zaczyna domniemywać, czy czasem nie stoi za tym jakiś spisek. Ciekawe, że przeciwnicy Unii Europejskiej jakoś tak dziwnym trafem umierają. Powiedzmy prezydent Milošević, który nie zgadzał się na rozpad Jugosławii i wchłonięcie jej do Unii Europejskiej, oczywiście został okrzyknięty faszystą, nacjonalistą. Później, gdy go nie można było pokonać do końca zbrojnie, zaoferowano mu pokój, podpisano ten pokój. Później go oczywiście dziwnie wyprawiono na tamten świat za pomocą podstawionego leku, którego on nigdy nie brał, a akurat wiadomo było, że mu zaszkodzi i w ten sposób rozwiązano problem. Podobnie w kraksie samochodowej skończył niedawno eurosceptyk z, z Austrii. Teraz mamy katastrofę już nie jednego człowieka, ale całej elity eurosceptycznej. Tu oczywiście ktoś powie, że prezydent Kaczyński podpisał traktat lizboński, ale wiemy doskonale, że podpisał go jako jeden z ostatnich, zostając już sam na pozycji, bez nikogo, praktycznie mając tylko Czechy, czyli w obliczu potężnych. Wrogów z zachodu były to siły niewystarczające do stworzenia sensownego frontu eurosceptycznego. Pomimo, że podpisał, zginął w ciągu kilku miesięcy niedługiego czasu od tej decyzji.